Nasze stoisko na targach Expo Hunting ma za zadanie promowanie lasów, promowanie gospodarki leśnej, gospodarki łowieckiej. Okazuje się bowiem, że ta wiedza o roli lasów, o tym, jaką one odgrywają rolę w życiu społecznym, w życiu ludzi, nie jest aż tak powszechna. Dowodzą na to badania, które prowadziliśmy. Dlatego chcemy pokazać ludziom, tym przynajmniej, którzy odwiedzą te targi, że tych lasów w Polsce przybywa, a nie tak jak to jest w powszechnej opinii utrwalone, że leśnik ciągle rąbie ten las i tego lasu ubywa. Nieprawda, lasu w Polsce ciągle przybywa, każdego roku sadzimy miliony drzew i usiłujemy to właśnie poprzez to stoisko, poprzez takie stoiska na różnego rodzaju imprezach targowych pokazać. Oczywiście nie możemy pominąć przy tych okazjach również łowiectwa, gospodarki łowieckiej, dlatego że jest to element gospodarki leśnej. Trudno sobie wyobrazić las bez zwierzyny. Ekosystem leśny to jest środowisko, w którym żyją zwierzęta małe, zwierzęta duże, w którym żyje zbiorowisko roślin, grzybów, i dopiero całość tego wszystkiego tworzy właśnie ten ekosystem. W dniu dzisiejszym na tym stoisku za chwilę rozpoczną się konkursy dla dzieci, tych przedszkolnych i tych szkolnych. Będziemy się starali poprzez pytania, poprzez te konkursy przybliżyć trochę tej podstawowej wiedzy właśnie tym najmłodszym naszym obywatelom o gospodarce leśnej i o lasach. Nie tylko o drzewach, o tym, co rośnie w lesie, ale również o zwierzętach, o tym, co w tym lesie żyje i jaką to spełnia rolę. Niezwykle istotne jest też pokazanie samego łowiectwa, samej gospodarki łowieckiej i udowodnienie, może nie udowodnienie, ale przekonanie wielu osób, że łowiectwo to nie strzelanie do zwierzyny, nie tylko strzelanie do zwierzyny. To przede wszystkim to, co jest zapisane w pierwszych akapitach ustawy naszej, prawo łowieckie, ochrona przyrody, a dopiero gdzieś końcowym efektem jest pozyskanie zwierzyny, bo i to jest bardzo istotne. Trudno sobie bowiem wyobrazić, żeby no, człowiek nie ingerował w tą liczebność. Ja zawsze zderzam tutaj to z takim pytaniem, co by powiedzieli na to rolnicy, gdyby myśliwi nie ingerowali w liczebność tej zwierzyny i gdyby nagle na polach pojawiło się kilkanaście razy więcej dzików, jeleni i nie mogli wyhodować swoich płodów rolnych, nie mogli nic pozyskać, bo po prostu ta zwierzyna by ich zjadła. I wtedy w tym kontekście już odpowiedź jest znacznie prostsza, że ten myśliwy jest potrzebny, że ta gospodarka łowiecka jest potrzebna, gospodarka łowiecka, której elementem oczywiście jest również pozyskanie zwierzyny. Jak Państwo możecie zauważyć, na naszym stoisku targowym jest cały szereg materiałów informacyjnych o samych lasach, o zwierzynie, materiałów, które wprost można wykorzystać do celów edukacyjnych właśnie młodzieży, ale nie tylko, również społeczeństwa. One są dzisiaj chętnie przez wszystkich zabierane. My się z tego cieszymy, bo każdy taki folderek, książeczka, która trafi do odbiorcy, na pewno przyniesie jakiś skutek w postaci wzbogacenia wiedzy tych ludzi, którzy to dzisiejsze targowe nasze stoisko odwiedzą. Dzień dobry, proszę kolego zakręć kołem tutaj. Mamy 10 pytań. 7. Jak nazywamy las z młodymi drzewkami? Młodnik. Zgadza się młodnik. Zapraszam, wybierzcie z naszego stołu. Proszę. Tutaj gadżety. Obrazek, linijkę. Dziękuję. Zapraszamy tatę. Proszę tutaj o rozpoznanie chociaż dwóch drzew, gatunków. Nie? Jeszcze może. To są 3 iglaste w środku. To są. Tak. Jeszcze jedno jakieś. Świetnie. Bardzo dobrze. Na naszej wystawie, na naszym stoisku dzisiaj prezentujemy wieniec jelenia byka. To jest jeleń byk zabity przez wilki w styczniu tego roku. No i tutaj mogłoby to być dobrym podłożem do dyskusji z ekologami, z ludźmi, którzy mówią, że Wilk jest selekcjonerem, zabija zwierzęta chore, takie, które no, nie powinny chodzić po lesie. Proszę zobaczyć, że jest to wilk w sile wieku, około 6-7 lat, 11 kg wagi, na pewno bardzo mocny, pomimo tego no, zabity przez wilki i muszę powiedzieć, że właśnie takie jelenie najczęściej stają się ofiarami wilków, dlatego że one czują swoją moc, swoją siłę i usiłują, no, w cudzysłowie oczywiście, postawić się wilkowi. Przed jednym się obronią, ale jeżeli jest to watacha, to taki jeleń no, nie ma większych szans. Także jeszcze raz popatrzcie Państwo na tego pięknego jelenia, na ten wieniec jelenia byka. To jest właśnie byk zabity przez wilki na terenie Bieszczad w Nadleśnictwie Stuposiany w styczniu tego roku. Reprezentuję firmę Kaliber, na targach prezentujemy strzelnicę laserową firmy Lasershot. Jest to forma treningu strzeleckiego przez zabawę, albo raczej zabawy i jednocześnie treningu. Stanowi ona doskonałą propozycję dla ludzi, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności strzeleckie, kiedy możemy również używać tego, kiedy nie ma sezonu strzeleckiego lub kiedy pogoda nie pozwala na to, żeby wyjść w teren. Jak widać, zainteresowanie jest bardzo duże, jest to niesamowita rozrywka, a jednocześnie coś, co pozwoli nam doskonalić nasze strzeleckie umiejętności. Jestem przedstawicielem firmy MK Schuster. Dwie nowości na targach Expo Silesia, sztucer Mauser M12. Jest to premiera polska, również premiera europejska była na targach IWA w Norymberdze dokładnie miesiąc temu. Wersja w pierwszej klasie drewna, komora stalowa, trójpozycyjny bezpiecznik, standardowy czterotakt, spust bezpośredni. Cóż więcej można powiedzieć, lufa 56 cm, waga około 3 kg, standardowe kalibry, również magnum, cena dosyć przystępna, 6700 zł. To jest to, co można powiedzieć o tym sztucerze. Również nowością jest drugi sztucer firmy Sauer 101. Bardzo zbliżona konstrukcja, natomiast tam był trójpozycyjny bezpiecznik, tu mamy dwupozycyjny, napinany. Również komora stalowa, czterotakt, również spust bezpośredni, waga 950 g, lufy tak samo 56 cm, waga około 3 kg. Luneta z dalmierzem, również firma Zeiss posiada lornetki z dalmierzem i kalkulatorem balistycznym. W dzisiejszych czasach jest to dosyć przydatny dodatek do lunet, jak i lornetek, gdyż no nie wszyscy do końca radzą sobie z oceną odległości. Także jednym przyciskiem, który znajduje się dla osób oczywiście praworęcznych pod lewym kciukiem, istnieje możliwość też przełożenia samego kabla, żeby pomiar odległości był robiony prawą ręką. Także składamy się, naciskamy przycisk i mamy od razu podane na wyświetlaczu w lunecie, jaka jest odległość do zwierzyny. Luneta podświetlana, parametry 3,12x56 bądź 2,5x10x50. Nasza firma nazywa się Artystyczna Rzeźba w Drewnie. Powstała w 1979 roku. Stworzył ją mój ojciec. W tej chwili ja kontynuuję ją. Robimy meble w różnej tematyce, przede wszystkim w tematyce myśliwskiej. Nasze początki w ogóle powstały w ten sposób, żeśmy stworzyli tematykę myśliwską. Następnie robimy meble hipiczne, gabinety, różnego rodzaju rzeczy. Weźmy tapicerkę, meble tapicerskie. Jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Twórców Noży i Broni Białej. Wystawiamy tutaj na targach myśliwskich nasze produkty. Są to noże wykonywane w 100% ręcznie z materiałów zarówno nowoczesnych, jak i bardzo tradycyjnych, od stali damasceńskich po nowoczesne stale nierdzewne proszkowe. Wszystkie te noże wykonywane są w jednym i tylko jednym egzemplarzu. Każdy z nich wykonany w 100% pracą własnych rąk. Od jakichś 10 lat jestem producentem właściwie noży, nożorobem. Najbardziej lubię pracować w kuźni, gdzie wykuwam damasty, stale monolityczne czy laminaty, ale też pracuję ze stalami monolitycznymi, takimi bardzo nierdzewnymi, z supermateriałów, nioloksu czy z dodatkiem niobów i innych, ale staram się na rękojeści preferować materiały naturalne. Róg, drewno stabilizowane, czeczoty, brzozy, czy zagrzebione kawałki rękojeści. Moja oferta jest skierowana w głównej mierze do myśliwych i wędkarzy, bo to są ludzie, którzy pracują moimi nożami. I dla nich też na przykład mam zrobiony nóż, którego klinga jest zrobiona z nioloksu, a na rękojeści kawałek korala takiego naturalnego i hak od kozicy górskiej. Tak wyglądają stroje, które proponuje Państwu firma Kuwertech, reprezentująca firmę Filmand. Tak można się ubierać, drodzy Państwo, do lasu. Na polowanie, ale nie tylko, także na wycieczkę, na spacer i oczywiście razem z nieodłącznym psem, przyjacielem. Tym razem mamy tu polskie gończe, które są lekko zdenerwowane. I jeszcze raz, żebyście mogli zobaczyć wszystkie nasze modelki i ich ubranka. Drodzy Państwo, przyjrzyjcie się uważnie, oklaskujcie, a firma Hubertech zaprasza na swoje stoisko, bo tam wszystkie te ubrania, wszystkie te komplety, polary, kurtki, spodnie, odpowiednie obuwie i również ubranka dla piesków możecie otrzymać. Firma Delta Optical jest firmą działającą na polskim rynku od ponad 20 lat. Pomysł założenia firmy powstał od ludzi, którzy mają swoją pasję. Jesteśmy producentem lunet i lornetek. Oprócz tego posiadamy w sprzedaży również noktowizory, sprzęt wszelkiego rodzaju potrzebny dla myśliwych. Naszym najnowszym produktem, jedynym na świecie, jest luneta o parametrach od 1,5 do 9 na 45. Lunety nasze są produkowane w Japonii na najwyższej jakości szkłach. Oprócz tego produkujemy lornetki. Najnowszą lornetką jest lornetka 8×56, produkowana specjalnie z myślą dla myśliwych o bardzo jasnych parametrach i bardzo, tak jak widać, nowoczesnej, energooszczędnej i kompaktowej budowie. Magazyn Sezon jest czasopismem, które powstało z pasji. Zastanawialiśmy się, czy jest jeszcze miejsce na kolejną gazetę łowiecką przy 2 tytułach ogólnopolskich i przy dużej ilości pism, bardzo dobrych pism regionalnych. Zdecydowaliśmy się jednak na troszkę inną formułę. Na formułę, która ma odczarować łowiectwo, ma pokazać je troszkę inaczej, troszkę w sposób akceptowalny przez ludzi może wrażliwszych estetycznie, przez ludzi, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś o łowiectwie i jednocześnie budować atmosferę zainteresowania sympatyków, ludzi, którzy do tej pory nie zetknęli się z myślistwem, żeby ich wprowadzić w ten świat, wprowadzić ich w sposób łagodny, wprowadzić ich przy pomocy dobrych przyrodniczych zdjęć, przy pomocy szerokiej tematyki. I myślę, że po roku naszego funkcjonowania, bo magazyn powstał, pierwszy numer został wydany w marcu ubiegłego roku, wiemy, że to była dobra decyzja. Głosy czytelników mówią nam, że doceniają to, że pokazujemy łowiectwo w innej formule, w formule I myślę, że robimy tym dobrą robotę, pracując nad tym, żeby odczarować wizerunek myśliwego jako kogoś, kto tylko siedzi w lesie i poluje, że to są ludzie interesujący się również sztuką, interesujący się fotografią, mający inne pasje poza łowiectwem. Tych wszystkich ludzi z pasją chcemy w naszej gazecie pokazywać. Śliwka, czyli Śląskiej Inicjatywy Wegańskiej. Zorganizowaliśmy ten protest i oprócz nas wiadomo są osoby, które także przyszły na nasze zaproszenie. Protestujemy przeciwko myśliwym. Chcemy po prostu, żeby społeczeństwo dowiedziało się, że są ludzie, którzy ich nie popierają, że są badania naukowe, które twierdzą, że myśliwi nie są potrzebni do regulacji populacji zwierzyny. Krzyczymy oczywiście tutaj hasła antymyśliwskie, mamy transparenty także z hasłami. Używamy po prostu zabijanie dla rozrywki, dla sportu, bawienie się w drapieżnika nie jest po prostu potrzebne, tak?